pojawiły się komentarze dotyczące mojej rury. Spoko, jestem zadowolony z wielkości tego opasu. To jesteś taki stryczak. Ale to widzisz, co się stało. O, Polacy otworzyli kawiarnię. Bardzo to bardzo szybka akcja. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie ostrzegli. Widzisz, mi 8 dych teraz. Halo, halo. To tyle z ogłoszeń. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Klasyczne powitanie w nieklasyczną pogodę portugalską. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy upały 30-parostopniowe, było bardzo ciepło, a dzisiaj w nocy, dzisiaj była burza po prostu w nocy i wszystko jest takie chłodne i rześkie i fantastyczne. I tyle. Życie po prostu się toczy dalej na naszej wsi. A muszę wam powiedzieć, że ostatnio zostałem zmotywowany przez jeża do tego, żeby się wziąć do roboty. Wziąć się za jedną rzecz. Wyszedłem przedwczoraj z wana wieczorem na zewnątrz i usłyszałem, że coś jest w krzakach. Coś chodzi po krzakach i szeleści. Przyświeciłem, no i okazało się, że to jest jeż. Malutki, taki, nie wiem, 12-13 centymetrów, malutki jeżyk spacerował sobie koło naszego wana i spacerował w okolicy naszej studni. I dało mi to do myślenia, że on może wpaść do tej studni, bo ona jest to prawda zabezpieczona takim sznurkiem, żeby tam człowiek nie wszedł. Są rzucone takie duże gałęzie i deski, żeby kot ewentualnie, gdyby tam wszedł, żeby nie wpadł. Natomiast przed takimi małymi zwierzątkami jak jaszczurki i jeże to nie jest w ogóle zabezpieczone, no bo to jest po prostu dziura w ziemi i jeszcze tak zapadnięta na dół. Więc bardzo mnie to zmotywowało do tego, żeby się w końcu zabrać za studnię i zabieram się za studnię. Mam już obkopane trochę i kiedyś, tak mniemam, ta studnia była wyższa. Jeszcze wyższa na wysokość gruntu. I podejrzewam, że część tych cegieł jest na dole. Kilka tutaj zostało. Troszeczkę to wszystko usunę, cały ten rząd górny. A później tutaj położymy kręga. No i będzie cacy. To jest zabetonowane z tyłu. No to dobra, to zostawiam, to będzie mi trzymać ziemię. Obkopałem wczoraj tą studnię, żeby umożliwić zamontowanie kręga betonowego i byłem nawet w składzie budowlanym i mają takie kręgi na 168 cm. Mają też większe, mniejsze i pan powiedział, że przywiezie, położy tego kręga, no ale to było wszystko nierówne, bo z tej strony było tak, nie wiem, 20 cm nad ostatnią linią cegieł, a tam w ogóle wystają takie cegły, więc zostało mi tylko zburzyć po prostu tamte cegły i wtedy będzie idealnie równy teren i wtedy pan sobie to po prostu podjedzie i położy kręga, a ja już później sobie to zadaszę. Ja przygotowałem się jak na jakieś wyburzanie, demolka. Zaczęło to popchnąć. Boże święty, ale mam siły. Dobra, wyburzanie skończone. Szybka to była akcja. Bon dia. Niestety nie mam równo ustawionych tych cegieł. Widzę, że jest dosyć duży spadek, więc żeby ten krąg był w miarę prosty, wymyśliłem, że wybetonuję takie podpory w trzech miejscach. Tu nie trzeba, bo tu jest poziom zero i wtedy będzie ładnie równe, a później szczelinę pod kręgiem, bo na tym osadzimy kręga, podmuruję, po prostu wleję tam betonu. Dzięki temu będzie ładny, prosty i równy poziom tego kręgu. Dobra, teraz sobie to czyścił.
zrobiłem pół taczki betonu. O wiele mniej potrzebuję tam do tego kręgu, do tej podstawy do kręgów, ale korzystając z tego, że już robię beton, postanowiłem skończyć projekt, który chodzi mi w głowie już od dawna, mianowicie podstawę do parasola, bo Kasia załatwiła taki duży parasol od słońca, żeby nas chronił, ale nie było podstawy do parasola i szukałem je w sklepach i one kosztują 80 do 100 euro za samą podstawę parasola. Więc pomyślałem sobie, że ja to muszę zrobić taniej. I pojechałem na skup złomu, kupiłem taką wielgachną rurę stalową, zapłaciłem za nią 5 euro. Drugie 5 mniej więcej będzie kosztował ta taczka betonu i za 10 euro będę miał zrobioną podstawę parasola. Samodzielnie. Misa, którą mamy jako formę, jest taka, a nie chciałbym, żeby podstawa parasola była taka i tutaj będzie stawać rura. Chciałbym ją obrócić. Nie wiem, czy mi się to uda, czy ten beton nie wypłynie. Są marne szanse. No nic, dobrze zrobię od nowa. Nie uda mi się to. Bez sensu. I tak będę robił dziurę od góry, że to mogę wlać do góry. Dobra, dostałem olśnienia. Z powrotem. Mały włos nie zepsułem. O. Teraz to przykręcę ładnie. Zastanawiam się, ilu z was, zanim to zrobiłem, już miało tą ochotę mi napisać. Łukasz, nie rób tego. Chyba się zrobiło. Super, ciężka. Dobra, odkręcam to i zaraz sprawdzimy. Zrobimy test. Zdziwiłbym się, gdyby to wyszło bez problemu. Nie, muszę to robić. Jest tylko pytanie, czy to od tej deski odejdzie, ale myślę, że odejdzie. Jak myślicie, odejdzie od razu, czy nie odejdzie? Ach, młotek przygotowałem. Boże. I jak to wygląda od spodu? Pięknie. Po prostu cud miód. Gotowe. Zawożę to teraz tam. Kurczę, super. Otwieramy kawiarnię? Otwieramy kawiarnię chyba, no. To jest parasol, który dostaliśmy w prezencie od pani, która sprzedała Kasi krzesła. I to jest parasol taki kawiarniany. Dlatego jest tutaj po prostu logotyp i jakiś napis jakiejś kawy. Myślę, że tutaj zaraz są Portugalczycy przyjeżdżać. O, Polacy otworzyli kawiarnię. Jedźmy do nich na kawę i piwo. No ale jest, no super parasol. Parasol za darmo, podstawa 5 euro rurka, 5 euro mniej więcej powiedzmy beton. Miska była stara, za euro kupiona, już była do wyrzucenia. Więc mamy za 11 euro cały parasol. No pięknie, to jest coś takie sprycia. Dusi grosz. 80 euro to kosztuje, takie coś. Wisisz mi 8 dych teraz.
Jeszcze tylko przewiercę dziurkę, żeby to nie odleciało. Tak sobie myślę, że lepiej, że mamy tą parasolkę z kawą niż z jakimś piwem, bo z piwem musielibyśmy zakrywać logotyp, bo nie wolno reklamować piwa w internecie, a kawę można, więc spoko. Spoko, jestem zadowolony z wielkości tego parasola. Gdzie on będzie? Tutaj. No nie wiem, gdzie chcesz. Dobra, na razie ten parasol jest tutaj. Jak będziesz gdziekolwiek chciała go zmienić, to możesz w dowolne miejsce go przenieść. Albo mnie zawołać, to ja ci pomogę. Dobra, teraz już nie odleci, a jak odleci, to razem z podstawą. Przed ostatnim vlogiem pojawiły się komentarze dotyczące mojej rury, którą puściłem wodę z góry, z domu, do kampera. I parę osób napisało, że ta rura się nagrzewa i mogą się w niej wytworzyć bakterie. A jeden komentarz na mnie zwrócił szczególną uwagę, ponieważ ktoś napisał, że w tym wężu wytworzą się bakterie Legionelli. A jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w Rzeszowie, albo gdzieś w okolicach Rzeszowa, w zeszłym roku była jakaś epidemia w ogóle z tej Legionelli, bo tam była zatruta woda. Pomyślałem, że nie można tego bagatelizować. Dlatego przyniosłem sprzęt i teraz będę musiał zrobić 50-metrowy rów, żeby tego węża zakopać. Ale nie będę robił jakiegoś głębokiego bardzo tego rowu, bo za jakiś czas będziemy mieć tutaj koparkę. I koparka zrobi głębszy dół. Teraz tylko to chciałbym przysypać, żeby ten wąż się nie nagrzewał, bo faktycznie się nagrzewa. I jak się korzysta z tej wody za dnia, to temperatura jest jakby była z bojlera. Więc kiedyś się z tego bardzo cieszyliśmy, bo mogliśmy się wykąpać w ciepłej wodzie po południu. A teraz się bardzo boję, że możemy pochorować się od tego. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie ostrzegli, którzy napisali, żebym się zaopiekował tą wodą i zakopał tego węża. Dziękuję, doceniam bardzo waszą troskę o nasze zdrowie. Dobra, zacznę tutaj. Szczęście, bo ostatnio popadało trochę i mamy miękką ziemię. Mam też szczęście, że ten rolnik to wybronował jakiś czas temu, bo ta wierzchnia warstwa jest taka spulchniona delikatnie, więc bardzo łatwo mi się te koty. No i zrobione. Mam już zakopane, powbijałem sobie patyczki, żeby wiedzieć, gdzie to jest, bo to szybko zarośnie i szybko stracę z oczu, że tak powiem, ten pasek. Więc powbijałem co dwa metry mniej więcej powbijałem taki patyczek. I jak będę w przyszłości potrzebował coś tu kopać, to będę wiedział, gdzie nie kopać. Tyle. Piękny zachód słońca. Kończę dzisiejszą pracę. Czekam na pana jutro, który przywiezie kręga i będziemy go montować. Dobranoc. Jedzie. Zadzwonił pan z betoniarni czy ze składu budowlanego, że jedzie i będzie za chwileczkę tutaj na działce. Bardzo to była szybka akcja, bez problemu. Pan powiedział, że nie zapadnie się, dobrze stoi. I jeszcze pan mnie uciąłem sobie pogawędkę. Okazało się, że gdzieś tu mieszka jakaś Polka, która też mieszka w wanie. Na działce mają bardzo podobnego wana do naszego. Kupili dom z pięknym widokiem. I powiedział, że jak mu się przypomnie, gdzie ona mieszka i ją spotka, to ją przyśle tutaj. No, ona jakoś zapozna. Krąg jest. Powiedział mi, że ten krąg waży około 800 kg. Strasznie dużo. Ale idealnie pasuje. Po prostu idealnie leży. No cud miód.
po prostu coś fantastycznego. Później wybetonuję od tej strony, zabetonuję go ładnie, żeby mi tam myszki nie wchodziły. A górę zrobię z desek, ale zacznę od góry. Bo tak jak już kiedyś wam mówiłem, stolarskie rzeczy mnie bardziej cieszą niż betonowanie. Te deski są mokre i krzywe, ale są. Więc to nie będzie pięknie idealne. Nic tu nie jest piękne idealne poza mną. Żartuję. Dobra, idę po gwoździe, bo to wybijał. Ciach, ciach. Kasia? No? Wiesz czego nie było? Wiesz czego zabrakło? Dzisiaj? Kawy? No kaweczki drugiej. Robię. Robisz? Tak. To super. To jak przyjdziesz, to pomożesz mi, obrócimy te obieko. Dobra, obrócimy to teraz i wytnę wyżynarką kółeczko. I będzie. Szybka akcja. Czekając na kawkę i na pomocnika, pomyślałem, że wykorzystam okazję i zadam wam pytanie związane z tym oto przedmiotem, który trzymam w ręce. Jak się u was na to mówi? Bo u mnie w domu mówiło się na to motyka. Motyka. Jakoś tak. Nie motyka, tylko młotyka w ogóle. Ale ja jestem z Beskidu, więc prawie góry takie trochę zaciąganie. Więc możliwe, że to jest motyka. Niektórzy mają motyczka, kopaczka. Ja też używałem w poprzednim odcinku różnych zwrotów na to i nie wiem, po prostu za każdym razem jak o tym mówię tu do kamery, to mam taką pauzę, jak to nazwać, jak to powiedzieć. Więc myślę, wydaje, że mogę liczyć na waszą pomoc i że mi powiecie, jak u was się mówi na motyki. To tyle z ogłoszeń, nie mam więcej pytań. Kaśki jeszcze nie ma, to jeszcze mogę wam zapowiedzieć, co się będzie działo w przyszłości. Dotyczy to naszego domu. Po filmie, w którym wezwaliśmy Karola, inżyniera budowlanego, który mieszka tutaj niedaleko, skontaktowaliśmy się z Karolem i umówiliśmy się na to, że on tu przyjedzie i ma to nastąpić za 3-4 dni. Więc przygotowałem się, kupiłem taki przecinak, taki dłuto do betonu, po prostu no taki beton, metalowy pręt, w którym się kuje tynk. Kupiłem młotek murarski. Murarski, sorry, jestem zmęczony. Czekam, jak przyjedzie Karol i zrobimy prześwietlenie. Po prostu będziemy skuwać tynki, sprawdzimy, co tam się dzieje i podejrzewam, że Karol nam powie, czy to jest sens remontować, czy nie ma sensu remontować. Ja wiem, że pojawiały się komentarze różne na temat tego, że nie robić remontu starego domu, albo robić remont starego domu. Większość była za tym, żeby nie robić. Z tym, że u nas, ja tak to odbieram, u nas to będą tylko 4 ściany. Bo dach będzie musiała zrobić ekipa i zostaną tylko ściany nośne. Bo wewnętrzne ściany będą na pewno zburzone, bo one są z takiej pustej cegły i są całe przeżarte przez grzyba. Więc tam na pewno nie będziemy tego zostawiać, bo ten układ tego domu jest beznadziejny. Tam są po prostu 4 pomieszczenia z wąskim korytarzem na środku. To jest, nie mam pojęcia, co byśmy tam mieli robić. Jakbyśmy to może wynajmowali na pokoje, to tak. 4 osobne pokoje, ale do życia to nie. Więc cały środek będzie trzeba wyburzyć. Więc u nas ten remont domu to tak naprawdę będzie, no nie dużo zostanie z tego starego tak naprawdę. Ale zobaczymy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co się będzie działo z naszym domem, czy będziemy go remontować, czy nie, to zapraszam za tydzień na vlog. Już teraz. Idę po Kasię. Hola, buenas. Buenas po hiszpańsku. Buenas tardes. Tudo bem? Tudo bem. Jest kawusia? Jest kawusia. No, dois café, por favor. Dois café, se faz favor. Dobrze powiedzie? Musiałby się Portugala zapytać. Se faz favor. Tu chyba się nie mówi por favor,
tylko se fasz favor. Nie? Często tak Portugalczycy mówią. No tak się mówi, ale nie wiem, od czego to należy. Może się kiedyś dowiemy. Chodź tutaj, chwyć za mniej więcej tam, gdzie jest ten stół i lecimy. O kurwa. Wszystko się rozjechało. Zostawmy to tak, jak jest. Żeby tam nie spadło, poczekaj. Ej. Ale zabawne. No, nie śmieję się z ciebie, tylko z tej no sytuacji. Nie. Ale śmieszne. Ha, 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 ha. Przynajmniej mam teraz ogólne narysowanie. Narysowane te. Ja co to mogę? O, ja zapłacę. Miało być tak prosto i szybko, Hopsiu. No, tak przyszłaś mi tu po prostu i widzisz, co się stało. Rozsypało się. Tak już się to wszystko rozsypało, to przynajmniej wytnę tutaj. Najpierw to wytnę, a potem skręcę śrubami. Już nie będę używał gwoździ. Myślałem, że pójdę na łatwiznę i że będzie szybciej. W życiu nic się nie dzieje bez przyczyny. Rozsypało się to wszystko, ale przy okazji uświadomiło mi, że nie zrobiłem otwarcia. Pomyślałem o tym otwarciu, ale pomyślałem, że potem to wytnę i tak dalej. I teraz jak sobie to poskładałem, pomyślałem, że to jest bez sensu. Że najlepiej teraz będzie, jak przełożę dwa zawiasy i tutaj po prostu te trzy deski będą się uchylać. I po problemie, nic nie będę musiał tu wycinać. Najprostsze, co może być. I tym razem użyję śrub. Wkrętu. Nie będę używał gwoździ już więcej do takich celów. Halo, halo. Zrobione. Kręga mam załatwionego, studnia skończona. No dobra, jeszcze tam muszę wybetonować na dole, ale to już nie będę wam pokazywał, ponieważ tego dzisiaj nie będę robił. Tym samym chciałbym się z wami pożegnać. Podziękować za to, że byliście dzisiaj ze mną i z Kasią. I już teraz zapraszam was na vloga. W przyszłym tygodniu będziemy gadać o domu. Będziemy wchodzić do domu, rozbierać, kuć tynki, otwierać okna. Więc na pewno będzie się dużo działo ciekawych rzeczy. Kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to serdecznie zachęcam do tego, aby przycisnąć przycisk subskrybuj. Dać łapkę w górę, komentarz napisać, żeby być z nami w łączności. I wspierać nas tym samym w naszych działaniach na YouTubie. Jeżeli ktoś z was ma jeszcze dla mnie jakąś ciekawą informację do przekazania, co powinienem tutaj zrobić, ulepszyć, to dajcie mi znać, bo tak jak mówiłem o tej Legionelli wcześniej, gdyby nie wy, to bym o tym nie miał pojęcia. Życzę wam wspaniałego weekendu, pięknej, słonecznej, cudownej niedzieli i wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia. Bajo.